Krzysztof Kurek, Radio Z, Technologika. Dzisiaj specjalny odcinek programu i specjalny gość. Krzysztof Szablisty, Sony Polska, postrach for internetowych, jeśli chodzi o obrazek, zdjęcia. Co będziemy dzisiaj robić, Krzysztof? No, mam nadzieję, że porównamy możliwości kamery prawdziwej, takiej zwykłej kamery, no i tego, co mamy w smartfonach obecnie, czyli wszystkiego naraz. Zacznę od tego, dlaczego się zdecydowaliśmy na Lumie właśnie. Mieliśmy do wyboru jeszcze Galaxy S4, który też świetnie sobie radzi. Wybraliśmy jednak Lumie 920, telefon Nokii, moim zdaniem z najlepszym aparatem. Pomyślałem sobie, że wezmę też taki uchwyt, ale rozmyśliłem się. Stwierdziłem, że nikt z Was nie używałby go w swoich podróżach wakacyjnych, więc to zostawiam w plecaku. Będę korzystał tylko z tego telefonu. Krzysztof, z czego Ty będziesz korzystał? Ja mam najprostszą kamerę Handycam, wyposażoną w system zbalansowanej stabilizacji. To jest taki system żyroskopowej stabilizacji. Nowość od zeszłego roku na rynku. Tych kamer mamy kilka. W tej chwili to jest najprostszy model. W granicach 2000 zł mniej więcej tyle trzeba za niego dać, więc wydaje mi się, że akurat cenowo pasuje do smartfonów, do tej klasy, bo mamy oczywiście kamery trochę lepsze, ale też kosztują dwa razy więcej, no więc to już trochę inna półka. No, a nie o to nam chodzi. Założenia są takie. Każdy z nas robi film 30 sekund do minuty, później nie upiększamy go, nie dodajemy żadnych filtrów, nie wyostrzamy, nie podkręcamy kolorów, a później to będziemy... Ja nawet nie wiem jak. Nie wierzę. A później będziemy to oglądać i wyciągniemy wnioski, a Wy wyciągniecie swoje wnioski. Czy warto podróżować tylko z komórką, czy trzeba jednak wciąż kupować kamerę? No zobaczymy. Krzysztof, dziękuję. Ja również. Było miło, ale teraz pora przystąpić do pracy. Idziemy, montujemy. Widzowie będą oceniać. Nokia Lumia 920 kontra Handycam CX410. No, a Wy zobaczcie, co nam z tego testu wyszło. Podobały mi się kolory tutaj. Ładne kolorki. Mhm. Na pewno. Tutaj też wszystko prawidłowo. Pod światło ładnie. Chociaż tutaj już gorzej pod światło. No ale słońce tutaj mamy słońce w kadrze, tak? Tak, więc nie spodziewajmy się. No łatwość sobie obsługi, bo to małe, więc nie trzeba kombinacji, żeby nagrać materiał. Tutaj znowu pod światło lekko, ale tutaj to jest ten sam problem. Trochę ruch taki szarpany tramwaju, wydaje mi się. No kontrast sobie poradził bardzo ładnie. Zauważ, że nawet w ciemnym oświetleniu tak, było kolorki, całkiem nieźle. Ładne. A tutaj jak masz już te niestety dwie skrajności, no to widać, że coś jest przewalone. Tutaj tak? W porządku. Mhm. Tutaj też. Nie no, trawki się ruszają bardzo ładnie. Szarpanie przy ruchu, to chyba nie prędkość. Czyli przejazd to nie jest dobry pomysł. Chyba nie. Telefon. No tu przewagę widać o ciupinkę, tak? No to możliwość kadrowania fragmentów, prawda? Czyli zoom. Tak, zoom albo na żywo, jak tutaj za momencik będzie, albo tutaj, czyli sekwencja poszczególnych tam scen. No w ruchu dużo bardziej płynnie, tutaj on 50 na sekundę klatek z przewrotem nagrywa, więc tutaj to musi być lepiej. Ruch wyszedł lepiej, zgadza się. No i zoom tutaj nie jest maksymalny jeszcze zoom w tej scenie, więc tutaj jest wszystko w porządku. I tutaj chyba podobnie, tutaj będzie zoom już taki do oporu. To już troszeczkę, bo tutaj wchodzimy w stabilizację taką elektroniczną smyganą, co lekko widać, prawda? Ten obraz jest taki lekko drgający. Natomiast no, duża zaleta, że spokojnie można zoomować, trzymając kamerę w ręku. Czyli jak gdyby zbliżenia w zasięgu ręki, bez sięgania po jakieś statywy. Ja myślę, że remis dla smartfonu to i tak dobry wynik. No, by nie powiedzieć, mamy 21 wiek. Dużo się zmieniło. Tak, dużo dokładnie się zmieniło.